Proszę Państwa, Michał was jak zwykle po prostu oszukuje, wziął buty na najwyższym jakimś obcasie albo platformie. I to wcale nie jest tak, że ja tutaj muszę doskakiwać, ale bardzo mi miło, że widzimy się na planie programu Drag Me Out. Zastanawiałem się, czy ty długo również zastanawiałeś się nad tą propozycją? Zaraz ci wyjaśnię dlaczego. W ogóle się nad nią nie zastanawiałem. To jest sytuacja po prostu jakaś przełomowa w historii polskiej kultury i rozrywki. W związku z tym absolutnie tutaj nie było w ogóle żadnego ale. Dlaczego postanowiłem od takiego pytania zacząć? Bo to jest trochę tak, że spodziewałem się, co ty mi powiesz, ale wiem, że przecież nie jesteś sam, bo wokół ciebie są różni agenci, osoby, które dobrze ci życzą, które też nie zawsze mogą pomyśleć tylko emocjami i sercem, ale też być może, czy nie kalkuluje się w takich sytuacjach, czy artysta nie straci na pewnym projekcie. No dobra, no ale zadając to pytanie tobie, co artysta może stracić, występując w takim programie? Jakikolwiek. Mówię tutaj... Czy ja mówię teraz o jurorze, czy mówię o prowadzącej, czy mówię o uczestnikach? Co może stracić? No nic nie może stracić. To jest program, który przede wszystkim z jakiej strony dla mnie jest niezwykle misyjną sytuacją, gdzie pokazujemy sztukę drag queen od kuchni i pokazujemy, z czym to się wiąże. I pamiętajmy też o tym, że nie wszystkie drag queen są osobami homoseksualnymi. W związku z tym jakby historia dragu sięga bardzo daleko, a historia człowieka, mężczyzny przede wszystkim, który wciela się w rolę kobiety, sięga jeszcze dalej, bo w teatrze szekspirowskim na przykład nigdy jakby kobieta nie występowała w swojej roli jako kobieta, tylko kobietę grał mężczyzna. Więc jakby nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, jest to rozrywka na wysokim poziomie. Oczywiście z mojej perspektywy jest to... Uważam, że o wiele cięższe być jurorem i oceniać występy drag queen, dlatego że drag queen to też nie jest zawsze perfekcja w wykonaniu. Są różne jakby kanony posługiwania się tą sztuką. Dlatego trudno jest to odnaleźć tutaj na scenie, bo czasami po prostu nie wszystko to, co świeci, ma być tym, co musi być wygrane. O, może tak. Mi się wydaje, że właśnie swoją wypowiedzią pokazujesz, że jesteś idealną osobą na tym miejscu, na miejscu jurora. A dlaczego ja wcześniej nie pytałem o te wszystkie rzeczy? Bo po prostu przed wejściem tutaj na halę czytałem sobie komentarze. I to jest tak, że ty potrafisz o tym pięknie opowiedzieć, powiedzieć o tym, że to jest sztuka, uspokoić emocje. A w komentarzach wrze, czyli zastanawiam się, czy ludzie są gotowi... Ale w komentarzach będzie zawsze wrzało, czy powstanie taki program jak Drag Me Out, czy ja się przebiorę na swoje urodziny za apostoła, czy nie wiem, ktoś założy wysokie buty, a jest mężczyzną. Jakby zawsze Polska, dla każdego Polska, będzie... Polska kocha po prostu, aby w sieci wrzało. Na szczęście teraz będzie, mam nadzieję, tego trochę mniej, dlatego że jest podobno projekt ustawy, która będzie zabraniała takiego bezpośredniego kontaktu i obrażania drugiego człowieka, za co trzymam kciuki, mam nadzieję, że jak najszybciej wejdzie to w życie, bo ludzie nie mogą się czuć bezkarni, krzywdząc drugiego człowieka słowem, czy to jest mówione, czy to jest pisane słowo, i cieszę się naprawdę, jestem dumny, że mogę być częścią tego programu, który jakby po raz kolejny przekracza jakąś granicę moralności narodowej, która mam wrażenie, że już nie jest na czasie trochę. Już jesteśmy w zupełnie innym miejscu i jako świat. W związku z tym to nie powinno w ogóle zaskakiwać, to nie powinno w ogóle nikogo dziwić. Jesteśmy ludźmi, którzy są obywatelami świata, na świecie. Edycji takich programów było już z 20, w związku z tym to i tak bardzo późno do nas dotarło, a to wciąż jest naprawdę wspaniała rozrywka i ukazywanie ogromnej emocjonalności nas jako ludzi i naszego społeczeństwa, że jesteśmy na to w końcu gotowi. Wspomniałeś o jednej z ustaw, jesteśmy dzisiaj też na planie, który jest idealną okazją, by powiedzieć o otwartości, o tolerancji, więc chyba też jest dobrą okazją, by po prostu zapytać, o jakiej ty Polsce marzysz jeszcze?
Wiesz co, to jest zawsze sytuacja, która dzieje się etapami. Myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku i ja marzę o takiej Polsce, kiedy zamiast obraz na ulicy, mówię tutaj o złym słowie albo o złych komentarzach, po prostu wszyscy będziemy się wspierać i to sprawi, że będziemy krajem, w którym jest ogromna siła, bo będziemy potrafili pomóc sobie nawzajem. Mhm. Mimo wszystko jednak wiele osób o wyrazistym wizerunku, o jakiejś krzykliwości zewnętrznej zmaga się na co dzień na ulicach właśnie z obelgami czy z jakimiś krzywymi spojrzeniami. Masz wrażenie, że dzięki swojej pracy i temu, jak wiele lat już poświęciłeś na budzenie sympatii u innych, jesteś w jakiś sposób uprzywilejowany? Nie chcę używać tego słowa, bardziej mam nadzieję, że to wpływa po prostu na rozwój tolerancji i na to, że ludzie, którzy oglądają mnie albo innych freaków w telewizji, będą mogli z czasem stwierdzić, myliłam się, myliłem się. Albo że mały chłopiec, który ogląda was i kiedyś być może będzie mógł po prostu pozwolić sobie być sobą. Jest mnóstwo takich sytuacji, kiedy właśnie rodzice podchodzą do mnie i zwracają się z takimi słowami ciepłymi, że bardzo dziękuję za to, że właśnie nie poddałeś się i jakby w swoim wizerunku jesteś konsekwentny, dlatego że mój syn ma teraz łatwiej, moja córka ma teraz łatwiej, bo może wyrażać siebie w taki sposób, jaki chce i tak naprawdę w żaden sposób nie obrywa się za to tej osobie jak kiedyś. No i to chyba najpiękniejsza nagroda, absolutnie. Coś co można usłyszeć od kogoś. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Jesteśmy na planie Drag Me Out, bardzo się cieszę, ale jechałem tutaj z taką myślą, czy to jest tak, że jak w Polsce chce się kolorową jurorkę, taką wiesz, która nie wiadomo co za chwilę powie, ale wiemy, że będzie energia, to po prostu produkcja dzwoni do Ani Muchy? Tak. Bo ja mam na myśli You Can Dance i Dance, 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 przecież ty wtedy byłaś po prostu sobą, czyli najlepszą wersją po prostu, jaką mogli dostać. No to jest kochane naprawdę, co mówisz, bieg pójdzie później. Dobrze, dobrze. Natomiast już się wymieniliśmy. Ja się cieszę, ponieważ biorąc udział w poprzednich programach, w których miałam zaszczyt być w jury, ja przemycałam takie drobne smaczki, to były niuanse, nie zawsze mogłam sobie na to pozwolić, ale to był mój ukłon w stronę kultury drag queen i w stronę tego całego wyrazu artystycznego. Ja już od wielu lat jestem zachwycona, widziałam i najsłynniejsze, i te mniej słynne produkcje na temat drag queen i no trudno, słuchajcie, nie dać się porwać, nie dać się oszołomić temu wszystkiemu, ponieważ drag queen to jest przesyt, to jest przeskalowanie, to jest przesada i to jest wszystkiego takiego, wszystko to, co jest bardziej. W związku z czym cieszę się, że jestem tutaj w tym jury i oni tego nie wiedzą, ale ja bym to zrobiła za darmo. To się wytnie. Nic się nie wytnie, już jest wszystko podpisane. Jedziemy dalej. Ale powiedz mi w takim razie, czy jak ty w innych programach starałaś się przemycić te tak cząstki tego wsparcia, to na przykład czasami za to obrywałaś? Ale tam słuchawce ktoś mówi. Ach, słuchaj, no to jest, wiesz co, to jest dobre pytanie, bardzo, nawet nie wiesz jak bardzo, natomiast... Nic ci nie powiem. To jest, powiem ci zupełnie szczerze, rozmowa na zupełnie inny moment. Natomiast rzeczywiście był taki czas... Boże, to są wyżyny dyplomacji, naprawdę strasznie mi wieje nadzieję, w tej znamy chwili. Znamy się na tyle, że jednak ze dwa zdania się uda. O, oczywiście, że tak, no przecież błagam cię. Był taki czas, kiedy zostałam zaproszona na rozmowę, powiedzmy, dyscyplinującą, no i koniec końców straciłam tę robotę, więc... A, to tak raczej mocny dywanik. Znaczy, to nie był dywanik, nie. To było tak takie, rozumiesz, badanie, na ile można sobie na pewne rzeczy pozwolić, a ponieważ uznałam, że ja nie mogę iść na kompromisy sama ze sobą, w związku z czym to był koniec tej przygody. Kończąc ten temat na poważnie, niczego nie żałujesz, zrobiłabyś drugi raz tak samo. Absolutnie tak. Znaczy, jakby uważam, że prawda, którą w sobie pielęgnuję, jest dla mnie cenniejsza i ważniejsza niż kompromis, niż jakaś zgoda, która byłaby sztuczna i no, ja się nie nadaję na dyplomatkę, w związku z czym...
jesteś w najlepszym miejscu, w jakim mogłabyś być. Mam nadzieję, że widzowie się o tym przekonają na początku marca, już pierwsze odcinki. A jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy Polska jest gotowa na ten program, bo my tutaj jesteśmy w fantastycznym anturażu, kolorowo, zabawnie, wszyscy rozumiemy, o co w tym chodzi, bo może żyjemy w jakiejś bańce, to komentarze prawda. Były okrutne. To prawda, masz rację, to znaczy ja nie wiem, czy Polska jest na to gotowa, ale ja myślę, że przyszedł czas po wielu latach różnych doświadczeń światowych, żeby ten format, żeby tę kulturę pokazać światu. Ci ludzie też na to zasługują. I uważam, że Polska pod tym względem jeszcze ma bardzo dużo do zaoferowania i być może dzięki temu ktoś oglądający ten program znajdzie dla siebie przestrzeń do wyrazu artystycznego. Ale my mówimy o wyrazie artystycznym, my rozmawiamy na temat rozrywki. To jest... Wypikasz to? Tak, zawsze. Ciężka praca. To jest bardzo trudne naprawdę i odpowiedzialne zadanie. To znaczy, to są często ludzie, którzy, wiesz, we własnych rękach, własnymi osobowościami, talentem budują inną zupełnie postać, alter ego, które musi mieć inny kostium, inny make-up, inną, nie wiem, ksywkę, nick. I to jest coś cudownego, ponieważ to jest z jednej strony bardzo wyzwalające artystycznie, ale z drugiej strony też jest to bardzo duże wyzwanie artystyczne. To jest trudne, żeby za tym szła też jakość na końcu. Oczywiście, że tak, ponieważ widz jest okrutny, to znaczy widz, skoro płaci, to żąda. Wy akurat będziecie dostawać to wszystko za darmo w telewizji, ale to jest też tak, że ci ludzie potem wychodzą na scenę i bardzo szybko są weryfikowalni. I oni muszą sprostać tym zadaniom, a nasze oczekiwania rosną. Bardzo pięknie i merytorycznie opowiadasz mi o tym, ty opowiadasz mi o tym, Michał, więc bardzo się cieszę, że akurat takich jurorów będziemy mieli w polskiej edycji. Ale czytając te komentarze, faktycznie tam zastanawiam się nad jedną kwestią. Program będą oglądali i duzi, i mali. Niektórzy rodzice nie mają wcale chęci opowiadać... Ja jestem matką. Poszłam do swoich dzieci, wiedząc o tym, że ten program narobi szumu w Polsce. I mam świadomość tego, że moje dzieci żyją też w jakimś rówieśniczym... W rówieśniczym środowisku, które również może to różnie przyjmować. I też chodzą do szkoły, w której są różne rodziny i różni rówieśnicy i różne komentarze w domu. I jak opowiedziałam swoim dzieciom o tym, co to będzie, to moje dzieci i powiedziałam, kochani, wiecie, bo to asekurowałam się, bo to będzie taki kontrowersyjny program i tak dalej, to moje dzieci zareagowały, ale przepraszam, co w tym jest kontrowersyjnego? A z kolei córka mojego partnera zareagowała, tata, ty byś się do tego świetnie nadawał. Cudnie. Druga edycja. Więc, no, nie wiem, bo to wiesz. To są różne konsekwencje. Dokładnie. Ania, ale czy ty jesteś w domu? Ja dopuszczam przekupstwo oczywiście, jako członek jury, nie mniej. Czy ty jesteś taką mamą, która dba o to, by w twoim domu nie było tematów tabu? Przepraszam, aż widzisz, mam naturalną blokadę przed mówieniem o życiu prywatnym. Nie, to nie chciałem w tę stronę. Po prostu nie. Czy to jest tak, że dla ciebie nie ma tematów tabu, bo lepiej po prostu wytłumaczyć komuś, dziecko, akurat w tym przypadku świat, niż ukrywać, że czegoś nie ma? Ja uważam, że warto rozmawiać, chociaż to zostało wyświechtane oczywiście. Uważam, że trzeba ze sobą rozmawiać i jestem zdania, że przy szacunku i uznaniu dla wolności i przestrzeni drugiego człowieka oraz poszanowaniu prawa nie ma tematów tabu, to znaczy granice są postawione przez kulturę osobistą, prawo i wyczucie pewne i empatię. Więc myślę, że na tym też paradoksalnie polega ta moja kontrowersyjność, ponieważ ludzie wiedzą, czego pod tym względem się spodziewać, bo nie ma ściemy. Duże nadzieje wiążemy z Drag Me Out. Do zobaczenia przed telewizorami. Do zobaczenia. Spotykamy się na planie programu Czas na Show Drag Me Out. No, moim zdaniem poprowadzić takie show to jest duża rzecz i dlatego zastanawiałem się, czy ty musiałaś po prostu odebrać magiczny telefon z propozycją, czy tam, wiesz, pójść do telefonu z tym CV, mery z Polski, może ja? No, siedziałam sobie z tymi swoimi koturnami na stole, zadzwonił mój tęczowy telefon, mówię, drag me out, oczywiście, że to biorę, ale tak naprawdę to była propozycja, bo ja nie wiedziałam w ogóle wcześniej, że będzie taki program w Polsce i wydaje mi się, że ta propozycja mogła być po prostu na fali tego, że wcześniej jakieś tam małe prowadzenie miałam za sobą. No nie takie małe. Ale małe pod tym względem, że byłam właśnie nie sama tak jak tu, tylko zawsze w duetach z jakimś wsparciem. Ale byłaś na żywo wtedy. I byłam na żywo i to była taka adrenalina. Tutaj nie jesteśmy na żywo, ale tu jest publiczność żywa, która daje aplauz, mam wrażenie, szczery i taki z werwą. To jest wspaniałe uczucie.
Oczywiście musiałaś zobaczyć wiele plusów tej propozycji, dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy, ale czy miałaś w sobie jakikolwiek po prostu malutki procent obaw albo takich rzeczy, że a może nie warto? Nie miałam takich obaw, bo tematyka programu jest dla mnie pewną misją. Czuję, że też w tym, co ja robię na scenie, w piosenkach, które piszę, chciałabym mówić o rzeczach dla mnie ważnych, wsparcie kobiet, feminizm, pussy power, ale też to takie właśnie wsparcie dla środowiska queerowego, LGBT, walka o taką tolerancję i mam wrażenie, że ten program podskórnie też te wartości przekazuje. Dlatego wątpliwości nie było, była świadomość, że to będzie program na pewno dla ludzi nowy, bo też drag queen jest po prostu wielu osobom nieznaną sztuką, ale wątpliwości nie mam. Ja jak w coś wchodzę, to wchodzę pełną nogą ze wszelkimi konsekwencjami. Dlatego moje projekty są takie, jakie są. Bardzo fajnie powiedziałaś, ale też użyłaś słowa a propos dragu, sztuka. I dla nas to jest być może oczywiste, ale nie masz takiego wrażenia, że może my żyjemy w jakiejś bańce, że jednak jak się czyta te komentarze, to niektórzy mogą zastanawiać się, czy Polska jest na to gotowa i czy ta misyjność nie będzie najważniejsza w waszym formacie. Dla mnie ona jest najważniejsza. Wiadomo, że chodzi tu o rozrywkę, tańce, show i te przebrania, metamorfozy. To jest priorytet tego programu, bo to jest show. Ale jakościowe. Jakościowe show, bo już widziałam to, wiem co mówię. Ale dla mnie jest to misja, bo ja wychodząc na scenę przebieram się też w różne wizerunki i jestem czasem żywym przykładem na to, jak ludzie potrafią po wyglądzie ocenić, po wyglądzie powiedzieć, że ona się tylko przebiera, pokazuje ciało, tak naprawdę nic nie ma do zaoferowania i chciałabym wtedy powiedzieć, no to chodźcie na koncert, zobaczcie, że można się bawić wizerunkiem, przebierać, pokazywać czasem trochę ciała, ale też chcieć coś więcej powiedzieć. O to chodzi też w tym programie. Ale dla Ciebie to jest też jakby nowe wyzwanie. Czy miałaś takie zderzenie tego, jak naprawdę wygląda praca na planie, a tego, jak sobie to wyobrażałaś? Wyobrażałam sobie, że to będzie znacznie bardziej stresujące dla mnie, bo jest to jednak nowość, ale chyba drag w ogóle coś takiego wywołuje w człowieku, że przychodzi taka pewność siebie. Jak ja widzę drag queen w tych perukach, które mówią, no cześć Mary, to od razu czuję, że po prostu to jest jakby jakiś taki mój świat, więc stąd ta moja pewność. Bezczelna pewność siebie, ale chyba w tym programie też o to chodzi, żeby się nie bać. O, zdecydowanie. Mamy kilku jurorów, mamy kilku uczestników. Z kim tu masz największy, najlepszy przelot, gdy macie wolną chwilę? Pierwszy raz poznałam w tym programie właśnie Annę Muchę i Andrzeja Seweryna. Michała Szpaka już wcześniej wielokrotnie na backstage'ach koncertowych miałam okazję poznać, więc z nim wiadomo, że łączy nas muzyczna więź. I mam także, jestem pod dużym urokiem Andrzeja Seweryna, który... Jest nas dwójka. Którego pozdrawiam. I cieszę się, że mogę z nim sobie żartować, mimo tego, że jest jakby o wiele, wiele bardziej doświadczony, starszy ode mnie i jakby wymaga pewnego szacunku, to czuję, że przy nim mogę czuć się tak na równi. Ale Anna Mucha też jest super. Słucha mnie tam. Nie tylko dlatego, że jest od mnie 2 metry od nas. Nie. Nie skrzywiłam tutaj żadnego palca. Zapraszamy na show Drag Me Out już niedługo. Bądźcie z nami. Yes, oglądajcie, bo to będzie show!